Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dying Light. Więc jak zapowiedziałem w poprzednim, lecimy nauczyć się biegać. Ale widoczki ładne. Jakieś slumsy to są chyba tego miasta, tak mi się wydaje. No bynajmniej tak były nazwane w Companion Appie, który kiedyś miałem na telefonie. Czasem lepiej czołgać się przez niskie, wąskie przejścia. Zombiakom będzie ciężko cię gonić. Boże, wiecie, jak to jest dla nich głupie, że ja od razu, jak mam skakać, to od razu pod to awale, nie? A jest tego ten zmysł przetrwania. Ciężko będzie mi się przyzwyczaić do tego bumpera. Że wiadomo, zawsze mogę to zmienić. Dobra, pod B jak biegnę, nie ma w ślizgu. To jak się go robi? Okej. Jak już ruszysz biegiem, staraj się nie zwalniać. Na zewnątrz, jak się zatrzymasz, to raczej umierasz. Jestem, skłonny w to uwierzyć, że to źle powiedziane. Jestem w stanie wziąć to na poważnie. No bo wiadomo, co się dzieje w tym mieście. Jezu! Już myślałem, że się spierdolę. Jak na nuba. Ej, stary, ja dopiero się uczę, pamiętaj. Ty już tutaj trochę czasu spędziłeś. Okej, tutaj. Okej, ciekawe. Nie! Come on! Znowu to samo. Znowu mi się jebło. Dobra, czekaj, tu. I cyk na górę. Dobra, właśnie rusztowanie. I nie spadnij, bo na dole nie ma żadnej siatki. Przypuszczam, że nie ma. Bo czemu miałaby być w... kurde, tym... w placu budowy siatka, nie? To moje ulubione. Chwyć się i podciągnij. Na zewnątrz bez tego nie przeżyjesz 10 minut. Okej, dobra, nie muszę trzymać bumpera przynajmniej cały czas. To tyle akurat dobrego. Okej, spójrz. Okej, spójrz, po czym skocz. Okej. Na górę i na górę. Fajne jest, że on faktycznie jakby tak się ustawia, nie? Już do skoku. Żeby się wybić jedną nogą. Dobrze. Okej, czas na prawdziwy test. Wracaj na dźwig. Po drodze użyj wszystkiego, czego się da. Dobra, jak mam się przez takie coś przeskoczyć, żeby właśnie też tak parkouru trochę użyć, nie? Dobra, nie tędy. Tu. Nie, tutaj. Też nie? A, dobra, tutaj, czekaj. Tu. O, a nie, za wysoko. Dobra, moment. Tutaj. Za wysoko? Okej. Ma to sens. Dobra, już mi styknie? Jeszcze nie, jeszcze jestem troszeczkę za daleko. No, teraz będzie idealnie. Okej, wystarczy. Masz naprawdę wielki talent, gościu. Naprawdę. Albo robiłeś to już wcześniej. Robiłeś to już wcześniej? Niespecjalnie. W liceum byłem w zespole lekkoatletycznym. No, to jesteś cholernym sawantem. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Nie wiem, czy takie... Nie wiem, czy takim sawantem... Dobra, nie, sawantem, to nie to... Ja sobie nie wiem, co to słowo znaczy. Miałem na myśli, że to... Bycie lekkoatletą to chyba ci nawet pomogło, Craig, mam wrażenie. Aniżeli... Wychodzi z tego założenia, że jesteś słaby w to. Jak byłeś w zespole, to znaczy, że miałeś tę predyspozycję, nie? Co się ze mną dzieje? Crane, mów do mnie, co się dzieje? Coś poszło nie tak! Rahim, co się przed chwilą stało? O kur... Na pewno miałeś pierwszy atak! Wracaj tu lepiej! Okej.
Dobra, może się lepiej uspokójmy, czy tam, nie wiem, zyskajmy energię. Dobra. Bo jednak warto by się, jak mówiłem, nie zjebać z 200 metrów na dół, no bo niewiele by z nas zostało. No chyba, że jakimś trafem trafilibyśmy idealnie w jakiś ten, nie wiem, w jakieś worki na śmieci. Wtedy to coś może by z nas zostało. Więc zakładam, że chyba też niewiele. O, nie mogę teraz biegać, serio? No nie mogę, no come on. No za co, gro, za co? Czemu nie mogę biec? Bo co, bo nie wiem, atak? No Rahim, co powiesz? Rahim, co to kurwa było? Czy ja się zmieniam? Chyba nie, mam nadzieję. Ataki zdarzają się wszystkim zarażonym. Weź lepiej idź do doktora Zira. Niech cię zbada. I pewnie da ci działkę antyzy... Zanim wybierzesz się do Zira, to pomów z kwatermistrzem. On da ci sprzęt, dzięki któremu na zewnątrz nie odgryzą ci od razu głowy. Hej, na co czekasz, co? Gazem, ruszaj! No dobra, mogę? Mogę biec już, dziękuję. Jakby tam miał dreptać całą drogę, to bym chyba, kurde, se łeb sam bym se łeb chyba urwał. I zaś poszedłem o jedno piętro za nisko. No, pięterko właściwie, bo się w połowie schodów skapnąłem, że idę w złym kierunku. Dobra. To zjeżdżamy. Dobra. W końcu dali mi jakieś normalne zadanie. Jak dotąd nikt nie podejrzewa, że nie jestem tym, za kogo się podaję. Dobra nasza. A jak doktor Zir pomoże mi pozbyć się objawów infekcji, będzie jeszcze lepiej. Dlaczego mam wrażenie, że za chwilę się dowiemy, że ta cała antyzyna to jest nie lekarstwo, tylko coś ala taki ten... Kurde... No takie wstrzymywanie po prostu, taka niby szczepionka, ale nie szczepionka, nie? O, ty jesteś nowym zwiadowcą. Rahim mówił mi o tobie. To ja, nazywam się Crane. Nauczę się twojego imienia dopiero wtedy, jak przeżyjesz kilka dni. Póki co, to dla ciebie. A właśnie, mówi się, że jesteś kolejnym zdechlakiem w kolejce po żarcie i antyzynę. Znaczy to tyle, że ludzie tu nie bardzo cię lubią. Nie ma co ich winić. Łatwo popaść w paranoję, jak siedzi się w zamknięciu. A do tego ktoś zagłusza wszelką komunikację na zewnątrz, także nie ma nawet jak poprosić o pomoc. Całe miasto ludzi, którzy mogą liczyć tylko na siebie. Powiem ci coś, przynieś mi albo Spike'owi rzeczy ze zrzutów, a zaraz zobaczysz, jak ludzie zmienią śpiewkę. Łatwo odmienić ich serca. Dzięki. Zapamiętam to. Coś jeszcze? Śpieszy mi się. Jak chcesz być jeszcze bardziej popularny, możesz pomagać ludziskom. Kilka przysług tu i tam, a może cię polubią. Może nawet znajdziesz kobietę, z którą się wygrzejesz w nocy. Okej. Okay. Każdego dnia kwatermistrz udostępnia ci pewne przedmioty za darmo. Jeśli zacznie ci brakować wyposażenia, koniecznie go odwiedź. No, coś mi się wydaje, że wyposażenia to będą tu chyba aż w nadmiarze. No, apteczka za free, spoko. Części metalowe i wytrych umożliwia otwieranie zamków. Okej. Okay. No i noga od stołu. To jest tego gadu-gadu. Okej. Okay. A co to jest za znaczenie tego buta z gwiazdkami? Tu nie pogadamy. Wychodzisz na zewnątrz, co? Co on taki cichy teraz był? Okej, okay, nowy, tylko uważaj na siebie. Straciliśmy już zbyt wielu. Co on tak byś wyskoczył nagle? Jakbym się chciał zdzielić, nie? Dobra, nubie. Doktor Zir już czeka w ciężarówce na boisku. Jak wyjdziesz z wieży, skręć w lewo i kieruj się na południe. Nie da się przeoczyć. Nazywam się Crane. Dobra.
Dobra, dobra, Kane. Zagęszczaj ruchy. Nie ma czasu na podziwianie widoczku. I staraj się być raczej cicho. Hałas przyciąga tych skurwieli. To już, o tym to się już zdążyłem przekonać akurat. W dość średnio przyjemny sposób. Oj! Dobra. Pieprzajmy się, czemu nie? Nie to, kurde, nie ten bumper. O, ładnie. Noż ty! Coś tak słyszałem, czy czułem? Coś tak słyszałem jeszcze jakieś rzężenie, powiedzmy, nie? No i? Miałem rację. Ktoś mi plecki zrobił. Serio, już nieskuteczna? Wy sobie jaja robicie? Szybko padła. O broni teraz mówię, nie o tych, nie? Nie o babce. No a ty skąd? Jestem zmęczony, super. Okej, poszło. Dobra, którego mogę jeszcze przeszukać? Tych dwóch. Trochę kasy przy sobie mają, ale chyba forsa to jest ostatnia rzecz, jaka mi się tutaj przyda. Okej, wzrost poziomu siły. A jak mogę wydać? O, tak mogę wydać, okej. Okay. Masz punkty umiejętności do wydania. Wybierz jedno z drzewek umiejętności, aby to zrobić. Okej. Okay. Drzewko siły. Ułatwia walkę z przeciwnikami twarzą w twarz. Aby zwiększyć poziom siły, walcz, zabijaj wrogów w pomysłowy sposób i używaj umiejętności z drzewka siły. Okej. Okay. Drzewko zwinności umożliwia prześlignięcie przeciwników. Aby zwiększyć poziom zwinności, wspinaj się, skacz i wykonuj inne manewry atletyczne, a także używaj umiejętności z drzewka zwinności. Założę się, że akurat to drzewko się leveluje najwolniej. Poziom przetrwania daje ci dostęp do zdolności pomocniczych, planów i gadżetów. Aby zwiększyć poziom przetrwania, wykonuj zadania, pomagaj innym ocaleńcom i bierz udział w wyzwaniach. Im wyższy będzie twój poziom, tym lepsze wyposażenie znajdziesz w sklepach. Okej. Okay. I poziom legendy. Poziomy legendarne staną się dostępne dopiero po wykupieniu wszystkich umiejętności w co najmniej jednym drzewku i rozpoczęciu gromadzenia doświadczenia legendy. Okej. Okay. Good to know. I zobaczmy, co my tu mamy. Ogłuszenie. Naucz się atakować z wielką precyzją. Każde trafienie wroga bronią obuchową w klatkę piersiową lub w głowę może go ogłuszyć. Okay. Celuj w głowę lub w klatkę piersiową. Wiele jest łatwym celem dla kolejnego ataku. Działa wyłącznie z bronią obuchową. Działa tylko na gryzoni i spirali. Okej. Okay. Dobra, i to rozumiem, musiałem też potrzebna taka master umiejętność, która odblokuje dostęp do kolejnych takich w drzewku. 12 level dobitka, obezwładniający kopnie. 10%, że kopnie jak ogłuszy. Okej. Okay. Odporność. Rzut bronią. Wielorzut. Też ciekawe. I mocny rzut. To jest to, co mi odblokowuje ta master umiejętność, powiedzmy. Sprawność bojowa na 5 poziomie i mistrzostwo bojowe na 12 poziomie. I jeszcze arcymistrz walki na 24. No wiadomo, walkę się najpewniej, czy tam siłę najszybciej da się levelować. Po prostu wystarczy walczyć, napieprzać się z tymi typami i tyle. Ze zwinnością może już być problem, bo to wymaga pewnie latania w te parkurowego. Ewentualnie, nie wiem, na przykład skakania po wrogach, załóżmy. Okej, jeden punkt dostaje za kopnięcie. 11 za trafienie, 50 za zabicie. No
Okej. Łóż ty! Dobra, widzę, to rozumiem są gryzonie, czyli ci najbardziej podstawowi pewnie wrogowie. Pewnie nie są średnio, znaczy średnio, zbytnio wymagający. Dobra, mam się tutaj w prawo. I to lepiej zrobię, bo nie zamierzam tutaj spędzić za dużo czasu na samym takim szukaniu rzeczy. Bezpieczna strefa. Dobra, który z was jest doktorkiem? Miłe pojeby nigdy nie nauczą się. Pytaj, już było powiedziane, że jest w ciężarówce. Doktorze? Halo? Ktoś tu jest? Camden, jesteś tam? Szlak. Miałem dostać szczepionkę. Co? Nie, nie. Lek uśmierzający. Nazywa się antyzyna. Tylko łagodzi objawy. No, siadaj. Mówiłem. Antyzyna. Opóźnia nieuniknione. Tyle udało się Gierę. Nieuniknione, więc nie ma lekarstwa? To jest odmiana wścieklizny. Na razie nie ma lekarstwa, ale zobaczymy. Robię testy na antyzynie i zakażonej tkance. Wynalezienie jest możliwe. Myślę, że go znajdę. Serio? Sądzi pan, że potrafi to zrobić? Z pomocą doktora Camdena? Tak. Chyba tak. Gdzie ja położyłem tę strzykawkę? Kim jest doktor Camden? Kolega. Ugrzązł w sektorze zero. Tam, gdzie wybuchła, powiedzmy, epidemia. Cały czas współpracujemy ze sobą przez radio. Na pewno lepiej by nam szło, gdyby połączenie było lepsze. No i gdyby moje stare eksperymenty udały się. Próbowałem wstrzykiwać zrekombinowanego wirusa do kawałków mięsa, a potem rozrzucać je po całym mieście. W nadziei, że część zarażonych je zje, a wtedy będę mógł obserwować wyniki i do czegoś dojść. Jak poszło? To nic nie dało. Wstyd mi, że zmarnowałem na to tyle czasu. W każdym razie trzymanie antyzyny w rezerwie nie ma sensu. Dobra, jestem zajęty. Idź do swoich zadań. Co to ja miałem? Ruszaj się żwawo. A co, Rahim, się... Zir mnie obejrzał i dał mi kolejny zastrzyk. Okej, okay, super. To ci pomoże na jakiś czas. I dobrze, bo już się przyzwyczaiłem do wydawania ci poleceń. Dobra, czas na prawdziwą próbę. Idź pogadaj ze Spike'iem. Znajdziesz go obok wozu Zira. Ma dla ciebie prawdziwą robotę. Okej. Okay. O, level? Jap. To zobaczmy, co jest tutaj. Przetrwanie dla początkujących. Naucz się wytwarzać najbardziej podstawowe narzędzia przetrwania. Wytrychy, petardy, proste młotki do rzucania. Pfu, proste gwiazdki. Skąd te młotki wziąłem? Proste gwiazdki do rzucania i koktajle Mołotowa. Poproszę. Zobaczmy. Apteczka. Mogę zrobić jedną. Wytrychy. Tworzę trzy z jednej części metalowej, a petardy, plastik i zapasy domowe i robię pięć. Okej, okay, tutaj mamy pierwsze. Koktajl Mołotowa jest współdzielony z apteczką. Jeden alkohol i jeden sznurek. Gwiazdki, ostrze i sznurek. Dobra. Zrobię sobie te apteczki, alkohole, czyli te i wytrychy. Na razie broni mam takie najbardziej podstawowe, jakie mogę mieć, więc myślę, że nie ma co oszczędzać na tych wszystkich wytrychach i apteczkach. Jak jakieś lepsze znajdę, no to wtedy myślę, możemy się pobawić. Okej, co jest tutaj? Toksyczny porost. Mogę jakoś... O, mogę, triggerem oddalić mapę. No, duża jest. Oj, się rozciąga jeszcze. Nice. Co jest tutaj? Zioła. Algi. Też algi. Jeszcze więcej ziół. No, spora ta mapa. Kolejny toksyczny porost. Fosforyzujące grzybki. Ciekawe do czego. Okej, tutaj więcej porostów i więcej grzybków. Ciekawe, czy da się nawalić w tej grze. W sensie, wiecie, zrobić sobie jakiś koktajl wzmacniający, ale taki, który by nas po prostu... jakieś haluny by nam po prostu odwalił. Siema, Spike. Spike?
Jestem Crane. Tylko tego mi brakowało. Kolejny żółtodziób. Dobra, słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzał. Zrzutów są dwa rodzaje. Jeden to żarło, apteczki, survival i takie tam. Drugi rodzaj skrzyń zawiera antyzynę. Ci z GRE wysyłają sygnał wideo i stąd wiemy, że coś do nas leci. Problem w tym, że zrzuty z antyzyną wpadają za często w łapska ludzi Raisa, a bez antyzyny mamy przerąbane. Rais i jego ludzie pracują tylko w dzień, bo każde wyjście w nocy to proszenie się o śmierć. Ale dwa następne zrzuty antyzyny lądują dziś o zachodzie słońca i Brecken chce po nie iść. To może być nasza jedyna szansa dotarcia do zrzutu. Co mam zrobić? No jak mówię, iść tam po nocy to samobójstwo. Byłoby, gdybym od tygodni nie tworzył bezpiecznych stref i nie zastawiał pułapek. A tak robiłem. Brecken z ekipą będą dziś bezpieczni. O ile pójdziesz tam teraz i uzbroisz pułapki, to możesz zrobić. No dobra, co to za pułapki? Jak je uzbroić? Zobaczysz sam, ja cię pokieruję. Tylko pamiętaj, bez pułapek Brecken nie przetrwa nocy. A jeśli nie wróci z antyzyną, będzie po nas wszystkich. Przed wyjściem weź jeszcze petardy na drogę. Moja robota. Robią zamieszanie, mogą ci się przydać. Okej, okay, spoko. Przygotuj pułapkę na misję Breckena. Okej, okay, gdzie to jest na mapie? Niedaleko, ale dobra, zobaczmy kurde właśnie ten but, nie? Bo jestem... Dobra, za moment, bo jestem ciekaw, co to właśnie jest. Zbieranie przedmiotów jest kluczem do przeżycia. Przeszukuj ciała, skrzynie, samochody, szafki, nawet pojemniki na śmieci, by znaleźć broń, pieniądze i komponenty do tworzenia przedmiotów. Użyj zmysłu przetrwania, aby wyróżnić obiekty warte przeszukania. Przeszukuj otoczenie, aby znaleźć ogromne, zamknięte skrzynie pozostawione przez innych ocalałych. Zwykle znajdują się one na dachach, poza zasięgiem zombie i zawierają broń i inne wartościowe rzeczy. Przeszukuj ciała, skrzynie, samochody, szafki, nawet... Dobra, to jest to samo. Tylko po prostu se to skipnąłem. Ile? 10 punktów za takie wejście. 5 za taki przeskok. Wow. A, ty, co to było? Dłużej. Proszę! Kurde, Crane, ty to widzę jesteś. No i zgubiłem słowo. Niestety. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, pytanie, czy ja mogę, kurde, wykopać go? Jakiś postęp jakiegoś trofeum mi się nabił nad dniem z czego. Gdzie złapał mi? Ale chyba... Wow, ej! Gdzie z tą japą? O, chyba go obuszyłem. A, okej, okay, dobra. I teraz się załatwiłem z nimi wytychami, niestety. Dobra, jak użyć petard? Halko? A, pod triggerem. No, okej, okay, można i tak. Was przyciągał uwagę virali. Okej, okay, no to ja się zwijam. Dobra. Okej, okay, czyli takie plamki mogę petardami na przykład podpalić, albo mołotowem. Co jest też opcją. Ej, ale... Zwinność. Ej, ale patrzcie, o dziwo, użycie petard mi chyba zboostowało zwinność jakimś cudem. Nie wiem jak, no ale... Zadziałało. No i cyk, ostrze. W razie czego... Uuu, i skrzynka. W razie czego będę mógł sobie ogarnąć jakąś fajną rzecz. Tutaj sznurek. Czyli już byśmy mogli chyba właśnie ostrze zrobić. Unik. Unikaj ataków wroga, odskakując w bok lub w tył. Przesuń w jednym kierunku, naciśnij prawy bumper, aby wykonać unik. Okej. Okay. Kurwa mać, co tu jest za typ? Zbójcie mutanty, ludzie Raisa. Czy to jest zbójczy mutant? Holy fucking shit. Wow. No po prostu wow. Okej, ale dobra, rozumiem, że używanie uniku też boostuje mi zwinność, tak? Więc krótko mówiąc, warto
Warto to mieć. I dobra, mogę wytworzyć jeden koktajl Mołotowa, albo... Sorry, albo 5 ostrzy. Żeby 5 gwiazdek do rzucania. Dobra, zróbmy te gwiazdki może. Okej. Dobra, tutaj jest wieża zaraz obok, ale wieża to jest mój cel drugorzędny. Na razie... Na razie przydałoby się jakieś metalowe części znaleźć i naprawić tę broń. Musimy mieć czym nawalać we wrogów. O, i proszę bardzo. Jak na zawołanie. Hop. Śmietniczki, busty. To części metalowe, miło. Dobra, pewnie mi się wytrychy zaś pojawiły do wytworzenia. No ale to tam poczeka. Dobra, tutaj gdzieś jest ta. Gdzie to jest? Tutaj? Chyba. Na górę. Na górę. Tutaj mam jakąś skocznię. Znaczy, skocznię. Podwyższenie, żeby dało się wyskoczyć wyżej. Okej, co? A, tutaj coś jest. Wyzwanie. A, pewnie podbijające zwinność. Niech rozgorzeje gorączka parkouru. Gorączka parkouru to szereg nowych wyzwań, w których twoje zdolności ruchowe zostaną wystawione na poważną próbę. Wszystkie wyzwania mają swoje rankingi, tak więc możesz rywalizować ze swoimi znajomymi i innymi graczami. Wyzwania gorączki parkouru, każdy udany manewr, przeskoczenie nad przeszkodą, wspięć się na nią, prześlizgnięcie się pod nią. Okej, okay, czyli jest jakoś ślizg do wykorzystania. Nieco zwiększa prędkość twojego biegu. W danej chwili możesz mieć maksymalnie 10 takich premii, dzięki czemu będziesz mknąć jak wicher. Dobra, mamy autko. Chcę mamy uzbroić, jak to Pike powiedział. Okej. Okay. Mówi Jade, czy ktoś jest teraz na zewnątrz? Pilnie potrzebuje pomocy. Jestem na zewnątrz. Robię dla Spike'a. Ty jesteś Crane, prawda? Słuchaj, nasz biegacz sprawdza jedno ze schronień, które Brecken chce wykorzystać podczas swojej misji. Jest na podwórzu, opodal Wefy i Mirmaru, otoczony przez zombie. Musimy mu pomóc. Zajmę się tym. Jezu, to aż przerażające trochę, ile tu ludzi mogło zginąć, nie? Biorąc pod uwagę, że Haran, z tego co wiem, to jest miasto-państwo. Jest tak wielkie jest to miasto. Że ma własny rząd. Jednocześnie intryguje i przeraża. Jak bardzo w ogóle kraje zewnętrzne mają to miasto w dupie, biorąc pod uwagę, że jedynie ich stać na jakieś zrzuty zaopatrzenia. Sztorek, spoko. To na Mołotowa akurat by się przydał. Okej, to jest bezpieczna strefa, którą jak rozumiem mam oczyścić, tak? O, gdzie z łapami? No, come on. O, ty w ogóle wiesz, byłem tu przed chwilą. Na tym wyzwaniu. Przeskoczmy sobie przez... Dobra, Jade, jestem na miejscu. Są też zarażeni. Uważaj na siebie, Crane. Jeden tylko jeden gryzoń, no to on raczej nie będzie jakiś dużym problemem. Proszę bardzo. I... kolejny. Au! Dobra, czekaj, znowu zaatakuj. Ej, czy to mi serio nie podbija zwinności? Nie, dobra, podbija, tylko muszę faktycznie tego ciosu uniknąć. Tak, muszę faktycznie unikać, nie mogę tego spamić tak po prostu. Dobra. Podbijajmy sobie go trochę. Mówię, pewnie jest jakiś mod włączę na mnożnik, bo... Jak ja bym miał to robić normalnie... Boż... To by wieki chyba minęły, zanim bym to zrobił. Szlak. Obawiam się, że dla niego już za późno. Cholera. Dobra, kończ sprawę.
tylko niech nie cierpi. No to jest viral chyba. Gdzieś tu przed chwilą? Okej, viral to chyba załatwione. Niech to szlak. Nie miałeś wyboru. To już nie był człowiek. Teraz szybko. Ciągle musisz włączyć światła. Tylko wtedy to miejsce będzie bezpieczne w nocy. Dobra. Okej, czyli viral to jest chyba świeże zarażenie. Okej, strefa blokowana. Cholera. Wejdę na budynku, z kontaktu się z GRE. Dobra. Jak ci idzie? Włączyłeś światła? Już prawie. Daj mi chwilę. No kurde! Are you fucking serious, Klein? Właśnie na tę cholerną lampę mnie nie wkurzaj. No. Dobra, obróć się. Hop. Dobra. No i pogadajmy. To Crane. Raportuj. Spotkałem się z lekarzem, to naukowiec. Przygotowali mu laboratorium w ciężarówce, pracuje nad lekiem na wirusa. Nazywa się Zir. Halo? Słyszycie mnie? Zrozumiano. Masz nowy cel drugorzędny. Utrzymaj przykrywkę i postaraj się zabezpieczyć jego badania. Potwierdź. Skradziony plik nadal ma najwyższy priorytet, prawda? Zgadza się. Prawdopodobieństwo, że samotny badacz pracujący w ciężarówce mógł odkryć coś ważnego, jest znikome. Ale chcemy zobaczyć jego wyniki. Na wypadek, gdybyśmy się mylili. Jay, to załatwione. Dobrze. Musimy przygotować więcej takich miejsc. Mamy ich sporo upatrzonych na przyszłe schronienia. Spike zaznaczy je później na twojej mapie. I Crane, dziękuję. Oddaję głos Spike'owi. Teraz musisz wrócić do głównego zadania i uzbroić kolejną pułapkę. Niedaleko masz następny samochód. Jasne. Okej. Lećmy. Na ulicy roi się od zarażonych. I co ty na to? Zejdź z ulicy. Staraj się iść po dachach, tam cię nie dorwą. Otaczają samochód, Spike. Masz chyba jeszcze petardy, co? To rzuć parę w tłum. Łatwo rozproszyć uwagę tych martwych krajków. Kurde! No i pękł. O! Dobra. Tyćkę jeszcze. Dobra, mamy to. Pierwsza zamknięta skrzynia. W środku zielona gazurka i kawka. Okej. Okay. Okej, okay, to tyle w takim razie z muzyczki. Ale patrzcie to! Co takiego dzieje się w nocy, że tylko w bezpiecznej strefie jesteś faktycznie bezpiecznie, na przykład nie na dachu? Jak mówiłem, grę znam, ale wiele już zdążyłem z niej zapomnieć. Okej, okay, no mamy jakąś grupkę. Dobra. No, zbierzcie się tutaj. O, okej, okay. Wypadek na samochód też łagodzi. Co się łagodzi, niweluje damage po prostu. Ale taka grubka, ta szkoda. Nie ponawalać. Ej ty, albo nie, inaczej. Czekaj, mogę chyba... Tak, mogę Mołotowa zrobić, no to aż szkoda nie wykorzystać. W takiej sytuacji. Dobra, zbierzcie się tutaj wszyscy. To nie widzę, strasznie drgną do hałasu, tylko i wyłącznie. Dobra, oj, kurde, też nie chciałem używać. Okej, Mołotow. O, kurde, no bo... O, dobra. A, moment, plecy mam. Dobra. Siema.
No, punkty lecą. Dobrze, teraz w ogóle widziałem, to oni chyba idąc roznieśli tę pożogę na wszystkich innych. Że bueno. Zajebiście. W bardzo inteligentnym miejscu sobie stanować, naprawdę. Brawo, idioty. Dobra. Okej, tutaj kolejne autko. Spike, skończyłem z samochodem. Trzymaj tak dalej, a może ci się nawet udać. Niedaleko masz kolejną pułapkę. I może już sam wiesz, ale nie daj się dopaść na otwartym polu. Spoko. Ale ten trzeci poziom jest na wszędzie. Jak uruchomić pułapkę, jeśli będzie potrzebna? Nie da się. Mówiłem ci. One są tylko na nocną misję. Szlak by to. Na pewno jakoś się da. Tylko teraz nie mogę, no bo są na nocną misję. Jak to już nasz kolega Spike powiedział. A jeszcze kolejne petardy. Niech ta się tym zainteresują. Widzę, jak poziom siły wzrósł. Zniszczona, więc bierzemy kolejną rurkę. Chciałoby się wspaniać. Petard. Że patrzcie, jak to wygląda, nie? Walka po prostu w tych pierwszych poziomach. Kiedy na kolejnych, to pewnie po prostu będzie to wchodzić jak w masło. Czy wchodzili? Będzie to wchodziło jak w masło, nie? Jeszcze jakieś lepsze bronie zgarnę. Dobra, jak na razie jedna apteczka mnie do kula leczy. To warto wiedzieć. Cofnijmy się. No, dawaj. Ten drugi czas był dość przypadkowy. Okej, jeszcze ten jeden. Okej, teraz tylko przeszukać trupy. Dobra, jeszcze zaliczyło. Na szczęście. Okej, dobra, druga. Lampy gotowe. A nie, trzecia. Jesteś gotowy na kolejne zadanie. Lepiej się pośpiesz. Napraw kolejne urządzenia. Dobra, mogę zrobić apteczkę? Mogę jedną, bo mam tylko jedną gazę. Ślinijmy od razu. Ciekawe, czy jest tutaj opcja, że jak się prześpię, na przykład zdrowie mi się zregeneruje tak samo z siebie. Może ich olejmy. Wiadomo, nie muszę z nimi walczyć kompletnie. Cholera! Spike, w całej dzielnicy siadł prąd. Co jest grane? Ech, nie! Znowu? Dobra, słuchaj. Niedaleko ciebie jest rozdzielnia. Idź ją sprawdź. Okej, a niedaleko to znaczy... Ulepszenie, wybierzemy ulepszyć. Dobra, okej. Okay. No może ulepszę, ale raczej jakąś lepszą, a nie tylko takie frajerskie. Dobra, co znaczy niedaleko? No faktycznie niedaleko, ale to już może lepiej w kolejnym odcinku. Bo ten ma prawie 55 minut. No i ta awaria stawia nas w naprawdę ciężkiej sytuacji. Jesteśmy bezbronni, a do tego bezpieczne strefy i niektóre moje pułapki bez prądu są do niczego. Jak najszybciej musimy przywrócić zasilanie. Spoko. Chociaż
A dobra, wiecie, jak już to... Okej, jakby to nie zleczyło upadku, nie mam pojęcia. Jak już jestem blisko, no to szkoda tego nie dokończyć. Tylko może właśnie, może przydzielę te umiejętności w końcu. Rzut judo. A, dlatego nie mogłem, bo nie ma umiejętności odblokowanej. Czyli albo wślizg, albo rzut judo. No to jest dobre. Tutaj wślizg, czyli właśnie biegnie się, cyk i lecimy. Ale nie no, myślę, że wślizg to jest akurat must have i to raczej rzecz, która powinna się jako pierwsza pojawić w mojej w moim arsenale, jeśli chodzi o zwinność i parkour. Dziwię się, że to nie jest tutaj bezpośrednio z tym powiązane, no ale niech będzie. No i walka. Obezwładniający kopniak albo wielorzut. Jak to działa? Zacnie. Tylko pytanie, czy działa na 3 cele, czy na więcej. Okej, okay, dobitka. Temat tego kopniaka jest 10% szans na to, że to ogłuszy wrogów. Nie jestem jakoś mega potrzebne, ale o co jest dobitką? Natychmiast zabija... A, natychmiast zabija ogłuszonych wrogów. Jaki kopniaczek. Okej. Okay. Co tu jeszcze jest? Wstrząs, atak z góry, fala uderzeniowa, odporność. Likwidacja! Podkraja się do tyłu i zabija ich po cichu. O, niezłe. Kończący kop. Wykańcza powalonych wrogów, miażdżąc ich głowy. Możesz też kopać w wirali wspinających się na platformę, na której stoisz. Co jest? Ile on ma śpary w tej szłapie? Że tak... Czy to będzie działało też na ludzi? Bo jeśli tak, to ja pierdolę. Dobra, ale... Dobra, to jest trzeci, tu jest dziewiąty, tu jest też... Co nie, to jest dwunasty. No dobra, myślę, że tutaj pójdę na spokojnie chyba w ten wielorzut. Chociaż dobra, bo nie mam teraz dużo tych broni, to nie, to weźmy bezwładniającego kopniaka, bo to czasem wejdzie... Jeśli chodzi o ten wielorzut, to nawet nie wiem, kiedy to będzie łapało, ile w ogóle będzie to łapało. Znaczy wróć, nie wiem ile to będzie zużywać broni, ale kto wie, może jak będę miał więcej broni, to wtedy się to potestuje. Dlaczego, że zwinność nabija się tylko przez parkour? Przez nic innego. Znajdź tablicę rozdzielczą, żeby włączyć światło. No to chyba tutaj, nie? Jezu, co to takiego? Ej. To chyba zbój, nie? O. Chodź kolego. Chodź tutaj w to możesz tak bardzo ładnie uderzyć. Serio nie działa? Au! No nie o to mi chodziło! No to w sumie też nie. Serio nie zginął od tego? Ej, no zrobiłem unik, a nie kurde skok. Dobra, teraz nie siadła. Gdzie on jest? Tu jest. Ej, jak on mnie zaraz zabije, to się wkurzę. Napleczki nie zrobię niestety. Mogę zrobić mołotowa albo gwiazdki. Chyba wolę gwiazdki. Thank you.
Ej, jak to zajebiście wyglądało. Proszę, to jest broń, którą mogę podnieść, to jest ciekawe. Okej, tutaj widzę, ktoś na tyle był zajęty kumplem, że na mnie uwagi nie zwrócił. I nie zwraca... Nie, jednak zwrócił uwagę teraz. Dobra, teraz nie zwraca, bo nie żyje. Coś do przeszukania jeszcze? Tu nie widzę. Tu coś mamy. A to jest chyba ta tablica, mi się wydaje. Dobra, włączyłem wszystko z powrotem w rozdzielni. Ale skoro raz było zwarcie, to może znów się zdarzyć, nie? Elektrykę zostaw mnie, okej? Ty weź tyłek w troki i dostań się do bezpiecznej strefy. Będziesz tam musiał spędzić noc. Okej, rozumiem. Pozna baczliwa się wyświetla co chwilę, co jakiś czas. I to różnego archiwa, czy różnych archiwów właściwie powinien powiedzieć. Okej, zamień. Nie chcę zamieniać. O, ty chociaż? Też dobra, zamieńmy. To jest lepsza. Czemu nie mogę jej wziąć ze sobą po prostu i potem, nie wiem, opylić gdzieś? O. Hydroelektrownia, plan. Spoko. Ej, ty, bo jest prawie noc, kurde. Która jest godzina? A nie powie mi gra, okej. No ale widać, że jest prawie noc. Dobra, to co, prawie? No, prawie godzina materiału będzie. No dobra, najwyżej wam tam coś powycinam. Okej, biegnijmy do kolejnej po prostu biegnijmy do bezpiecznej strefy. No i pyk, wślizg. W sumie za chwilę przekonam też, czy to, co powiedziałem, się sprawdza. Czytaj, czy jest właśnie leczenie przez przespanie się. What? Co ja właśnie zrobiłem? No idea. Dobra, biegiem. Omijamy typiarzy. Lecimy do tej samej strefy, którą chwilę wcześniej ogarnęliśmy tutaj. Odpocznij chwilkę. I biegu się. Hop! I hop! I hop! No i pięknie. Dobra. Prześpijmy się w takim razie. Co to było? Jakiś taki zielony zarażony. Co to kurde było? Doktorze, tu Kyle Crane. Crane! Jak mogę ci pomóc? Właśnie widziałem dziwne zombie, pokryte zielonymi wrzodami. Zwiało, jak tylko mnie zauważyło. Słyszałeś o czymś takim? Niestety to za mało informacji. Ale jak zobaczysz następnego, daj znać, dobrze? Jak najbardziej. Dobra, prześpijmy się do rana w takim razie. Crane, nie śpisz? Stało się coś niedobrego. Musimy pogadać. Dobra, daj mi chwilę. Dobra. Jak chcesz grać? Dying Light, masz za sobą... Dobra, niech to się... przedyguje. Masz za sobą prolog i możesz już spróbować przetrwania w Dying Light. Włącz grę z ciała, możesz dokonać samodzielną rozgrywkę, ale inni gracze mogą prosić o dołączenie i wspólną grę. Podczas swojej rozgrywki może też dojść do najazdu nocnych łowców. Lub kontynuuj grę samotnie, współpraca i rywalizacja i was będą wyłączone. Możesz nawet zrobić w danej chwili z pomocą menu opcji online. Nie powiem, byłoby dość ciekawe spotkać nocnego łowcę nagle w trakcie gry, ale może jednak lepiej będzie się najpierw trochę dozbroić, a potem właśnie liczyć na to, że a nuż może się jakiś nocny łowca pojawi. Ode mnie póki co, tryb offline proszę, ale też w tym odcinku to będzie tyle. O, już mamy, okej, zawartość dodatkowa.
Masz teraz dostęp do nabytej zawartości dodatkowej. Otwórz skrytkę, aby dostać się do strojów, menu gry, karty, te plany. Aby przejrzeć plany rzemieślnicze i kartę cenę dla dodatkowych trybów. Okej. Okay. Dobra, skrytka mam zaraz tutaj obok, więc zobaczmy. Co się dodało? O kurde, sporo! Wow, zajebiste. O Boże! Tutaj biała śmieć, a to wygląda fajnie. Don. Manekin. Ochrona. Night Rider. Ochroniarz. Bojowy Wolkan. Beret. Gamer. Ej, to jest strój Rahima! Ninja. Specjalny agent. Urban Explorer. Nocny jeździec. Obłąkany strzelec. Strażnik Haranu. Szeryf. Ulubieniec Bozaka. Van Krain. Zajebiste wyznanie do Van Helsinga. Weteran z Haranu. O, to rozumiem, jest na dziesięciolecie. Tutaj kolejny jakiś wikingowy. Wojownik Szu. Wściekły wilk Raisa. Zbieg. Zimowy wojownik. Okej, okay, jak mam coś brać, to to jest zajebiste. Ale nie, weźmy może coś takiego. O, właśnie takiego strażnika Haranu. Tak, on niech będzie odblokowany. Jeździec pustkowi. O, to jest na bug nawiązanie do tego, do Mad Maxa. Sama nazwa mi to sugeruje. A nie, mogę wziąć parę, tylko po prostu mam dużo chujowych rzeczy, dlatego dlatego nie mogę brać więcej tych kluczy i tak dalej. Dobra, to tak. Ja rozumiem, nie tracę niczego, kiedy kiedy zginę na przykład, ale może warto będzie to czasem wyrazić. Dziennik bojowy? Co to jest? O, okej. Okay. Co to było? Zadania, pokaż na mapie. O dobra, ty dawaj, to rozmontuj. Jedna część metalowa, zajebiście. Klucz do rur i ciężki pręt zbrojeniowy. No, rozmontujmy też część metalowa. Ej, a gdzie te pozostałe bronie są? Halo. A Boże, na moim wyposażeniu przecież. Idiota. Dobra. Te najzwyklejsze będziemy rozmontowywać, a te lepsze będziemy sobie przy sobie trzymać. I cyk, jeszcze zrymowałem. Okej, okay. Cenne przedmioty, czyli rozumiem takie, które są tylko i wyłącznie na sprzedaż. Mała sakiewka z tandetną biżuterią. Szlugi, no i kawa. Tutaj nie trzeba opisów. Rycerz. Poprawia trwałość o 2, wyważenie o 1 twojej broni do walki wręcz. A templariusz? A templariusz odwrotnie. Trwałość o 1 i wyważenie o 2. Okej. Okay. Jak tam plany? Hydroelektrownia. Rurka, sznurek, baterie. No nie mam tego, nie brakuje mi tych rzeczy. Cesarzowa. Maczeta Raisa. Broń Tahira albo maczeta. Złap cesarzową i wyprowadzaj serię wściekłych ataków. Części metalowe i taśma klejąca. Okej, czy jakbym darował jakąś maczetę, to mógłbym to zrobić. Karmel kociachacz z sierpu. Udar. Czy to jest kusza? Okej, okay, ale... A, nie, czekaj, ale dobra, jeśli nie pamięć nie myli, to kusza jest w DLC-ku tylko dostępna. Więc niestety sobie tego nie poużywam w podstawce. No chyba, że znajdę jakiś plan, gdzie mogę tą kuszę stworzyć tutaj, no ale wątpię. Zarzewiały kręgosłup. Strzelba półautomatyczna jest wymagana, a tutaj wymagana jest dubeltówka. Zestaw przeciwników gradem kul. No dobra. Ciekawe. Na pewno wypróbujemy, kiedy znajdę jakieś strzelby. Broń z DLC. Łom. Młot oburęczny. Nocny łomot. Jakbym miał baterię, to bym mógł zrobić, no ale nie. Nie mam, więc nie zrobię. Haratacz. Dzielnicowy. I klucz w zęby. Klucz? No brakuje mi sznurka akurat do tego. Wytrychy mogę zrobić. Petardy, apteczki. O, strzały! I wybuchające. Łuk strażnika. Okej. Okay.
Ty, kurde, patrzcie! Sznurka mi tylko brakuje, będę mógł sobie łuk zrobić. Ej, no to na pewno będę chciał skraftować. Chemikalia części, strzały, gwoździe i części metalowe, okej. Dobra, to będę teraz musiał znaleźć gdzieś sznurek. O, karabin strzelca wyborowego. Potrzebuję karabinu. Okej, tutaj takie coś. No, sporo rzeczy tu można robić. No, nie powiem, jestem nawet chętny, aby to wszystko przetestować. O, to mogę zrobić. Taśma, część metowa i plastik. Cały z więźnia. Okej, poproszę. Na ten klucz mi to nałożyć. Okej. Tutaj podmuch wiatru. Co to jest podmuch wiatru? Aha, jakaś kusza. Dobra. Czyli tego niestety nie zrobię. Piórko. Okej, ja potrzebuję młota, topora albo kilofa. Nie mam żadnej z tych rzeczy. Tutaj grzybki, taśma klejąca. Okej. I tutaj... ciekawe. Baterie, puszki, gwoździe i po prostu tworzę. Piekielnik. Most kosztem szybkości, nie tym razem. Ta strzelba samoróbka ma piekielnego kopa, ale jest przy tym diabelnie szybka. Pilnuj tylko nabojów, bo to naprawdę żarłoczna bestia. A, czyli mogę ze strzelby tak po prostu skrafcić. Ciekawe, ale potrzebuję jeszcze właśnie dwóch puszek, jednej paczki gwoździ i jednej paczki baterii. Ragnarok! Ohohoho. Nice. Na młot albo topór. Esir, czyli as. Obrońca Asgardu. Tarcz. Serio mogę tarczę tu mieć? Ciekawe. Tutaj brakuje mi rzeczy. Popioły Ragnaroku. No i patrzcie, to jest pomarańczowe. Ognisty as, ognisty mur Asgardu. Ja pierdolę, to jest rzeczy do robienia. Meta strzały wybuchowe. Meta łuk ledowy. Okej, ale rozumiem, łuk to łuk, tak? Czy to jednak ma jakieś znaczenie, które sobie wykraftuję, jeśli chodzi o strzały? Dobra, i tu już jestem na końcu. Amunicja do smarownicy. I to jest jakiś karabin, który też mogę zrobić tak po prostu, tylko potrzebuję czego? Plastiku. No dobra. Ej, to może być naprawdę dobre. Plus, jeśli companion app dalej działa, to będę mógł sobie naprawdę dużą paczkę zasobów przesłać do tej gry. No, a będą nie paczki, no bo z tego co wiem, tam dało się wsadzić chyba 20 rzeczy do jednej paczki, ale nie 20 staków, tylko 20 osobnych rzeczy, więc po prostu posprawdzę sobie, co potrzebuję. O ile to jeszcze dalej jest połączone, a mam szczerą nadzieję, że jest. Więc okej, ode mnie, skoro przejrzałem sobie już plany, to ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dying Light, w którym będziemy jeszcze kontynuowali fabułę, bo myślę, że warto to będzie zrobić. No a co? Poza tym... No, w sumie zobaczymy, czego będzie chciał od nas Spike, nie? A potem ewentualnie może zajmiemy się czymś pobocznym. Chociaż, no myślę, że jednak warto bynajmniej do odblokowywania rozgrywki nocą, bo wiem, że wtedy są podwojone punkty. Warto do tego momentu jednak sobie odpuścić wszelakie poboczniaki i jechać tylko z fabułą. No a potem... Można się bawić. Więc dobra, ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dying Light, w którym, jak mówiłem, najpierw trochę fabuły, a potem popoczniać. Do usłyszenia, do zobaczenia.